12 maja radny Sławomir Sieczkowski otrzymał od prezydenta miasta odpowiedź na swą interpelację dotyczącą wstrzymania wypłaty nauczycielskich wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. Prezydent wskazał, że decyzja o wypłacie dodatkowej gratyfikacji leży w gestii dyrektorów poszczególnych szkół. Poinformował też zarówno radnego, jak i mieszkańców miasta, że ocena, czy ponadwymiarowe godziny zostały przez nauczycieli przepracowane, winna opierać się na, krótko mówiąc, wewnętrznym systemie kontroli dyrektorów nad poczynaniami pedagogów podczas zdalnej pracy. Prezydent wskazał, że docierały do ratusza skargi od rodziców, którzy wskazywali, że nie wszyscy nauczyciele wykonywali swoje zadania należycie. Radny już w pierwszym akapicie swojego najnowszego pisma z 18 maja zarzucił prezydentowi lekceważenie środowiska nauczycielskiego oraz radnych, którzy krytycznie ocenili organizację zdalnego nauczania. W korespondencji radny twierdzi, że dopiero jego kwietniowa interwencja spowodowała sprawdzenie, czy nauczyciele mają w domach sprzęt niezbędny do zdalnego prowadzenia zajęć, a także czy mają odpowiednie umiejętności, by pracować w sieci. Faktem jest jednak, że trudno dzisiaj wyobrazić sobie nauczyciela nie posługującego się komputerem, czy nie potrafiącego korzystać z internetu. Sławomir Sieczkowski wskazuje też, i brzmi to jak zarzut, że nie spotkał się z przypadkiem zorganizowania zajęć zdalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Radny wyraża również swój niepokój o stan realizacji podstaw programowych. Na odpowiedź prezydent ma jeszcze sporo czasu. Wrócimy do tematu, gdy włodarz Suwałk odniesie się do obaw i zarzutów radnego. Zwróciliśmy się już do prezydenta o informację, czy nauczyciele, których ponadwymiarowa praca nie budziła wątpliwości, dostali zapłatę za nadliczbówki. Oczekujemy też danych, z których wynikać będzie, ilu nauczycieli nie wywiązywało się z obowiązków w sposób należyty.